jest totalny miszmasz, nie wiemy co ze sobą zrobić, burzą nam nasze fundamenty w głowie. Jestem Mikołaj Kmiecik, jestem studentem drugiego roku filozofii. Szukałem swojego miejsca w świecie, szukałem czegoś, co mógłbym robić. Jeszcze jestem za młody na to, żeby zakładać rodzinę i chciałbym jednak jakoś się jeszcze w czymś podszkolić, ale w czym by można było? I tak przeglądałem oferty. Wpadło mi nagle coś takiego, mówię, kurde, filozofia. Mówię, to mogłoby być ciekawe. Kiedyś już tak rozmawiając z różnymi kolegami, zawsze mieliśmy troszeczkę inny sposób myślenia niż inni nasi koledzy. Nie było tak, że iść na przykład na imprezę i się zniszczyć alkoholem. Piliśmy kulturalnie i rozmawialiśmy. I tak pomyślałem, a może tak spróbować robić to tak na poważnie. I przyszedłem tutaj, rzeczywiście załapałem bakcyla i naprawdę jest to świetna rzecz, która mnie cały czas kręci. Rodzice na przykład częściej słuchają tego, co mówię, bo jednak filozofia dała mi też taką możliwość, że poszerzyłem swoją wiedzę. Tak samo moi znajomi częściej zwracają się do mnie o jakąś radę niż wcześniej to się zdarzało. Dlatego, że no jednak człowiek też zaczyna się inaczej wysławiać, już nie używa prostych jakichś kolokwialnych zwrotów. Zaczyna się rzeczywiście ciekawy język i jak ludzie słyszą jakieś coś mądrzejszego, to jednak tak inaczej patrzą. Mogę teraz zacytować jednego z naszych tutaj dobrych wykładowców, pana doktora Marka Perka, który powiedział, że nie ma czegoś takiego jak bezrobotny student filozofii, czyli bezrobotny filozof. Każdy z nas znajdzie gdzieś jakieś zatrudnienie. Tutaj nie mówię, bo tutaj można zawsze oczywiście prześmiewczo powiedzieć, a to w warzywniaku na pewno. Nie, mówię choćby nawet w jakoś powiązaniu z zawodem filozofa. W radiu, w różnego rodzaju muzeach, w telewizji, w różnego rodzaju urzędach. Perspektywa jest niesamowicie wielka. Mamy specjalizację nauczycielską, czyli taka typowa do szkoły, gimnazjum, liceum, podstawówka, nauczyciel etyki albo i filozofii, bo też się spotkałem w jednym liceum, też były właśnie zajęcia z filozofii. Jest jeszcze specjalizacja komunikacja społeczna, chyba coś takiego, coś w tym stylu i to jest właśnie związane z takimi urzędami różnego rodzaju. Albo choćby nawet przygotowuje do czegoś takiego jak bycie burmistrzem, prezydentem. No i jeszcze jest teoretyczna, którą właśnie wybraliśmy. Teoretyczna jest właściwie najbardziej naukowa z nich wszystkich. Tak naprawdę pozwala nam wdrążać się bardziej w teorie filozoficzne. Potrzebny był taki totalnie fajny wykładowca z takimi, no nie okłamujmy się, z jajami, ze świetną retoryką i ze świetnym takim przekazem w ogóle dla młodych ludzi. To by mnie przekonało, żeby dalej iść tą drogą. Jeżeli którykolwiek w tym momencie licealista zastanawia się, czy filozofia ma sens, to może przyjść tutaj i zobaczyć, jak to wygląda. Mamy koło, spotykamy się na kole. Bardzo serdecznie w ogóle zapraszam na spotkania naszego koła. Na pewno jest większa swoboda. Możesz wybrać sobie, jakie lektury chcesz czytać. Oczywiście są sugerowane. I to jest niesamowite. Nie ma przymusu czegoś takiego, że masz przeczytać tą książkę, będziesz z niej pisał sprawdzian, kartkówki, będę cię męczył. Nie ma czegoś takiego. Czytasz książkę, zainteresuje cię, idziesz do wykładowcy, rozmawiasz o tym. To jest jedna taka właśnie główna różnica. Jest troszeczkę więcej luzu. W tym momencie mamy zajęcia tylko i wyłącznie we wtorki, środy i czwartki. Resztę dni możesz poświęcić na hobby. Możesz iść do pracy. Czemu nie? Właśnie ten luz tutaj nam pozwala tak się fajnie jeszcze dodatkowo rozwijać. Możemy tak naprawdę naszego wykładowcę zgnoić. I to dosłownie możemy go zgnoić, powiedzieć, że to co on gada to są totalne pierdoły. I możemy się z nim kłócić i on z tego nie wyciągnie żadnych konsekwencji. To jest właśnie dobre, że tutaj nie jesteśmy traktowani jak tacy byle jacy studenci. Jesteśmy rzeczywiście bardziej rodziną. Osoby starsze mają trochę łatwiej niż my.
Wiadomo, ich cel tutaj jest troszeczkę inny niż nasz, ale mimo wszystko, powiedzmy sobie szczerze, jest to o wiele lepsze niż siedzieć przed telewizorem cały dzień z kapciami na nogach i z pilotem w ręku i tylko i wyłącznie, no nie wiem, stawać się takim coraz bardziej rozlazłym. A tak, przychodzisz tutaj jako już osoba starsza, musisz poruszyć swój umysł, musisz zmusić go do tego, żeby jednak pracował i według mnie to pozwala tak jakby troszeczkę przedłużyć sobie życie, polepszyć jego jakość. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy studentami. Nieważne, czy mam 20 lat, czy mam 24 lata, czy mam lat 50, czy 70. Wszyscy jesteśmy studentami, mamy ten status studenta. Te ramy, które nam dawają w szkole średniej czy wcześniej, to jest tylko jedna droga. Jest tych dróg więcej. Dlatego warto przyjść na filozofię, dlatego warto studiować filozofię, bo się nauczymy myśleć. Ja nie mówię jako konkretnie już jako ten jedyny kierunek, który podejmiemy. Może to być jako drugi kierunek, może być to jako nawet trzeci, jeżeli są ludzie ambitni. U nas naprawdę wykładów nie ma wiele, a wykładowcy są niesamowici. To nie jesteśmy jakoś cały czas na takim poziomie, wiecie, wykładowca i student. Tutaj to naprawdę wszystko jest taką wielką rodziną. Nawet jako drugi kierunek zawsze damy radę, bo pójdą nam na rękę po to, żebyśmy mogli się rozwijać. Po to, żebyśmy właśnie mogli myśleć lepiej. Nawet później przenosząc właśnie to, co się nauczymy tutaj na ten kierunek nasz docelowy, który wybraliśmy jako ten pierwszy. Nasza uczelnia z roku na rok staje się coraz lepsza. Mamy nie tylko na filozofii, naprawdę dobre kadry i dużo możliwości, dużo kierunków. Ma być dołożony dla filozofii trzeci stopień, tutaj, w Częstochowie. Mi to się podoba, bo tak naprawdę nie mam daleko, ja nie jestem z Częstochowy, dojeżdżam. Ale dla mnie tutaj by było najlepiej jednak w Częstochowie to zrobić i tak wyprodukować taką naszą, dobrą, świetną kadrę filozofów, a nie brać ze wszystkich ośrodków z Polski do Częstochowy, tutaj coś zrobić, naszego, takiego fajnego, z jury. Zapraszam do nas, zapraszam na filozofię, zapraszam na koło. Warto, jeżeli nie tylko zainteresować się z tym jako swój główny kierunek, albo jako też jako dodatkowy. Wierzcie mi, mamy tutaj ludzi naprawdę zakręconych, ludzi, którzy naprawdę wierzą w to, że filozofia może zmienić życie i to, że rzeczywiście to życie zmienia.